Dzień dobry. Zapraszam do obejrzenia lekcji pokazowej Jak ubrać emocje w słowa, którą będę dziś dla Was komentować. Witam Was serdecznie. Dzisiejszą lekcję poprowadzę na dobrze Wam znanym programie, aplikacji Nearpod. Więc dajcie mi sekundkę, ja już sobie tutaj włączam swoją prezentację i za chwilę Wam udostępnię ekran. Ok, u mnie już działa. W takim razie ja włączam udostępnianie ekranu. Powiedzcie mi proszę, czy widać mój ekran? Widać. Dobrze. To poproszę w takim razie Was o to, żebyście weszli na stronę joinnearpod.com i wpisali ten kod, który się wyświetla na moim ekranie. Jeżeli komuś wygodniej, to można też wejść przez link i ja ten link Wam tutaj wstawiam na czacie. Ktoś ma chyba włączony mikrofon, czy mogłabym poprosić o wyłączenie? Czy kod, który Wam wyświetlam, jest widoczny? Tak, tak. Ok. Dam Wam w takim razie wszystkim chwilkę na to, żebyście dołączyli. Już widzę kilka osób, jak dołącza. Tutaj w lewym górnym rogu jest kod, w razie czego. Przebiega logowanie do aplikacji Nearpod. W celu sprawdzenia, którzy uczniowie już dołączyli, a którzy jeszcze nie, należy kliknąć na ikonkę postaci w lewym dolnym rogu. Jeśli uczeń się spóźni lub dojdzie do przerwania transmisji, może dołączyć do prezentacji w każdym momencie, wpisując na stronie join.nearpod.com kod wyświetlany w lewym górnym rogu. Kiedy włączycie tą stronę, to Wam się pojawi informacja o tym, że macie wpisać swoje imię. Tam jest bodajże full name. Wystarczy, jak tylko w pierwszej rubryce wpiszecie. Wpiszcie proszę swoje imię albo imię i pierwszą literę nazwiska. Czy pani mi się załadować nie chce? A Ty jesteś, Krystian, na komputerze czy na telefonie? Na komputerze. A jaki masz internet? Zasięg? Wszystko? Dobry. Wszystko działa. A spróbuj zamknąć i otworzyć jeszcze raz. Dobrze. Tak samo. A spróbujesz, Krystian, w takim razie na telefonie? Dobrze. Dziękuję. Dobra, już mamy 11 osób. Zobaczę, ile tutaj Was jest. Dobra, mamy już 15 osób, 16. Czy za kimś jeszcze mamy czekać? Proszę się odezwać albo napisać na czacie. Ja wchodzę, jeszcze minuta. Dobra. To ja w międzyczasie prześlę Wam jeszcze na czacie link do Jamboarda. Który będzie nam później potrzebny. Albo dobrze, na razie sobie go skopiuję, a potem Wam prześlę. I będziemy pracować generalnie na Nearpodzie, ale czasami będą takie momenty w trakcie lekcji, gdzie będę Was prosiła o to, żebyście przeszli do naszego Jitsi, bo będę Wam wtedy współdzielić ekran i pokazywać pewne rzeczy. I jeszcze w trakcie lekcji będziemy też pracować chwilę na Jamboardzie i wtedy Wam prześlę linka do niego. No dobrze, czyli czekamy jeszcze.
Dobrze, chyba Julka ma jakiś problem. W każdym razie ten kod tutaj w lewym górnym rogu cały czas nam się będzie pokazywać, więc w razie gdyby któregoś z Was wyrzuciło, to w każdym momencie prezentacji można dołączyć. Ja w tej chwili już wyłączam udostępnianie ekranu. OK, i wyłączę też kamerkę, bo nie będzie nam do tego potrzebna. I proszę, żebyście teraz pracowali tylko i wyłącznie na Nirpodzie. Czy wszyscy z Was widzą ten ekran główny, jak ubrać emocje w słowa? Tak. Dobra, w takim razie przechodzimy dalej. Nauczycielka widzi ekran, gdzie będą się pojawiać wszystkie odpowiedzi uczniów. Każdy uczeń widzi tylko swoje odpowiedzi. Moi drodzy, na sam początek chciałabym Was poprosić o to, żebyście zrobili takie zadanie na wyobraźnię. Leżę sobie w parku na trawie. Jest to początek pewnego wiersza. Zaproponuj, czego może dotyczyć utwór. Liczę na Twoją kreatywność. Odpowiedź zapisz całym zdaniem. To jest zadanie dla Was na teraz. Bardzo proszę wpisywać swoje odpowiedzi. Pójdźcie, wodze wyobraźni. Już mam jedną odpowiedź, czekam na resztę. Nirpod pokazuje tylko początek odpowiedzi uczniów. Aby zobaczyć całość, należy w nie kliknąć. Powtórzę jeszcze raz polecenie. Leżę sobie w parku na trawie. Jest to początek pewnego wiersza. Zaproponuj, czego może dotyczyć utwór. Liczę na Twoją kreatywność i odpowiedź zapisz całym zdaniem. Nad odpowiedziami po prawej stronie pojawia się procent liczby uczniów, którzy już wykonali zadanie participation. Już prawie połowa z Was napisała, więc czekamy na resztę. Proszę Pani. Tworząc prezentację, można ustalić limit czasowy na wykonanie każdego zadania. Tak. A ile my mamy jeszcze na to czasu? Nie mam tutaj ustawionego limitu czasowego. Większość zadań jest bez limitu czasowego. Jeżeli będzie jakiś limit czasowy, to będę Wam wtedy mówić, ile macie na to czasu. Dobrze. Już większość z Was napisała. Przypomnę jeszcze, że zawsze możecie edytować swoje wypowiedzi. Jeszcze Oliwier, Paweł i Marcel. Bardzo proszę, żeby coś naskrobali i wysłali, a całej reszty już odpowiedzi mam. Dobrze, moi drodzy, zaczynam Wam pokazywać Wasze odpowiedzi. Zobaczymy. Już tutaj patrząc na nie, mogę Wam powiedzieć, że wiele z Was stawia na to, że to może być wiersz dotyczący jakichś rozmyślań. Teraz na Waszych ekranach powinny Wam się zacząć pojawiać odpowiedzi. Czy widać je? Klikając share obok konkretnej odpowiedzi, udostępniamy jej widok wszystkim uczniom. Wcześniej uczniowie widzieli tylko swoją odpowiedź. Tak. Wiersz może dotyczyć obserwacji przyrody, może bohaterem być jakaś mrówka.
Utwór może dotyczyć wolności, swobody, spokoju, odpoczynku. Tutaj mieliśmy odpowiedź, że również odpoczynku. Prowadząca sama decyduje, które odpowiedzi chce pokazać uczniom. Utwór może być o przyrodzie. To jest kolejna odpowiedź. Według mnie utwór może dotyczyć jakichś przemyśleń na temat życia lub innych. Może być też to forma odpoczynku lub kontaktu z naturą. Tutaj miałam odpowiedź, że też odpoczynku. Może dotyczyć odpoczywania po ciężkim dniu. Moim zdaniem ten wiersz jest o osobie rozmyślającej o swoim życiu. Utwór dotyczy osoby, która jest na pikniku. Zobaczcie, jakie macie różne pomysły. Utwór może dotyczyć rozmyślania o życiu. Rozmawiam z przyjaciółmi. To może być relaks. Tutaj jeszcze mamy ciekawą odpowiedź. Ten utwór może dotyczyć opisu chyba o swoich wrażeniach i o tym, jaka jest pora roku. Dzięki temu, że każdy uczeń sam wykonuje zadanie, nie mając podglądu do innych, nie może się zasugerować innymi odpowiedziami. No dobrze, to były Wasze przewidywania. Zobaczymy w trakcie lekcji, jak to się pokrywa z rzeczywistością, kiedy już dojdziemy do tego wiersza, który będziemy dzisiaj omawiać. A ja przechodzę do kolejnego slajdu. I teraz powinien Wam się pojawić temat lekcji, cel i na co bezu. Czy widzicie to? Tak, widać. No to świetnie. Prosiłabym Was, żebyście zapisali to w zeszytach. Zapiszcie proszę temat, jak ubrać emocje w słowa. Naszym celem lekcji jest dzisiaj interpretacja wiersza, a więc cel brzmi: zinterpretuję wiersz. Jaki to będzie wiersz, na razie jeszcze nie zdradzam, dlatego nie napisałam ani tytułu, ani autora. Na co bezu, czyli na co będę zwracać uwagę, nasze kryteria sukcesu do dzisiejszej lekcji są trzy najważniejsze. Po pierwsze, znam środki stylistyczne, epitet, przenośnie, porównanie. Po drugie, wskazuję je w tekście, a po trzecie, charakteryzuje podmiot liryczny. Zapiszcie proszę temat i cel i zaraz przechodzimy dalej. Kolejne zadanie już za chwilę na Was czeka. Zatytułowałam je: co czujesz? Na kolejnych slajdach zobaczycie zdjęcia planety Ziemi zrobione z kosmosu. Proszę, przyjrzyjcie się im i zastanówcie się, jakie uczucia i emocje Was budzą. Nazwijcie te emocje lub uczucia w myślach i zapamiętajcie. Czy polecenie jest dla Was jasne? Tak. Dobrze, w takim razie przechodzimy do oglądania zdjęć i przypominam, skupiacie się na swoich emocjach i uczuciach. Co tam się w Was rodzi, kiedy widzicie te zdjęcia? Teraz powinny się Wam pokazać zdjęcia i po lewej stronie możecie sobie przełączać pomiędzy czterema zdjęciami. Czy możecie to robić? Tak. Dobrze, to daję Wam chwilę na to, żebyście uważnie obejrzeli te zdjęcia i zastanowili się, jakie emocje i uczucia one Was budzą. W środkowej części dolnego paska narzędzi prowadząca widzi kolejne slajdy. No to chwila refleksji za nami. Czy jesteście gotowi, żebyśmy przeszli dalej? Czy potrzebujecie jeszcze chwili? Tak, możemy przejść dalej. Dobra. Aktywność Collaborate Board. Pojawia się komunikat, czy prowadząca chce akceptować odpowiedzi, zanim pojawią się do powszechnego widoku. Po zaznaczeniu opcji tak, ma nauczyciel kontrolę nad tym, co uczniowie piszą, może im zaproponować zmianę odpowiedzi lub nie zaakceptować wulgarnego przykładu. W takim razie teraz będę Was prosiła o to, żebyście wypisali to, co przed chwilą poczuliście, a więc Ziemia widoczna z kosmosu.
Wypisz jak najwięcej uczuć, które kojarzą Ci się ze zdjęciami ze slajdów. Możesz wypisać nazwy uczuć lub opisać Twoje emocje całym zdaniem. Czyli do Was daję Wam wybór, możecie wypisać same emocje albo uczucia, a jeżeli jest to dla Was trudne, czy wolicie inaczej, możecie też opisać całym zdaniem, co Was poruszyło, co Was dotknęło, czy jakieś spostrzeżenia. Ikonka wskazuje przesłane odpowiedzi. Trzeba je teraz zaakceptować, aby zobaczyli je inni. Już na naszej tablicy się pojawiły pierwsze odpowiedzi. Ja cały czas czekam. Możecie oczywiście wstawiać więcej niż jedną odpowiedź. Przypominam, że macie również taką opcję, żeby zaznaczać serduszka. Jeżeli któraś z odpowiedzi Wam się szczególnie podoba, to możecie sobie dawać serduszka za swoje odpowiedzi. Ok, zobaczcie, ile tego mamy. Chciałabym się teraz zapytać, czy ktoś chciałby się podzielić swoimi spostrzeżeniami, się odezwać, powiedzieć, jakie on uczucia lub ona, co czuliście i dlaczego. Jeżeli ktoś ma ochotę, to po prostu się odzywajcie. Julia, napisałaś przytulność. Tak bardzo mnie to zaciekawiło. Jakbyś mogła coś powiedzieć więcej na ten temat? Dlaczego akurat przytulność się kojarzy z kosmosem? Z tymi zdjęciami? Halo, halo, czy Julia nas słyszy? No to w takim razie druga Julka napisała, że przerażenie. Julia, czemu przerażenie? Znaczy, nie wiem, tak chodziło mi o to, że przerażenie, że jaki ten kosmos jest wielki, że jak ta Ziemia wygląda z takiej jakiejś odległości. Aha, okej. Okay. Czyli gdy widzimy takie zdjęcie, to może nas to trochę przerazić, że ten kosmos jest strasznie ogromny, prawda? Tak. Dobra. A Wiktor B., ty napisałeś ciekawość. Jakbyś coś powiedział więcej na ten temat? Dlaczego ciekawość i czego ciekawość? Czyżby Wiktora rozłączyło? Klaudia Kata, napisałaś, że zaniepokojenie. Powiesz coś więcej? Co Cię tak ekscytuje w tych zdjęciach? Zuzia? No bo kosmos jest piękny. Okej. Okay. Czyli może nas też to ekscytować. Dobra, świetnie. A jeszcze tutaj mi się kilka pojawiło, więc pozwólcie, że je zaakceptuję. Mamy jeszcze miłość, nieskończoność. Był też niepokój. A Krystian, napisałeś rozczarowanie oraz radość. Jakbyś mógł powiedzieć, dlaczego to rozczarowanie? Bo to mnie trochę zdziwiło. Bo się trochę czuję, jakbym miał zaraz spaść z tego. I że to jest takie ogromne. Czyli troszkę też niebezpieczne, byśmy powiedzieli. Dobrze, tak patrzę, co tu jeszcze widać. Jakbym mogła Was prosić o to, żebyście postawili serduszko
tam, gdzie uważacie, że jest to najbardziej trafne uczucie albo emocja. Uczniowie mają szansę porównać swoje odczucia z odczuciami kolegów i koleżanek. Stawiają serduszka przy najbardziej lubianych odpowiedziach. O, tutaj dużo osób widzę zalajkowało, zaserduszkowało. Nic, odpowiedź nic. Zośka, jak to jest z tym nic? Dlaczego nic? W sensie, że nie masz żadnych odczuć patrząc na te zdjęcia? I teraz czas na zapoznanie się z tekstem. Przeczytajmy wspólnie wiersz w podręczniku na stronie 186. Ja wiem, że nie wszyscy z Was mają podręczniki w domach, dlatego przygotowałam dla Was Jamboarda, w który wkleiłam treść tego wiersza. Dlatego na czacie Wam teraz wysyłam linka do tego Jamboarda. Dajcie mi tylko proszę znać, czy działa. Mi nie działa. Pisze, że odmowa dostępu i że potrzebuje uprawnień. Mhm. Mi też takie coś wyskoczyło. Dobra, spróbuję jeszcze raz. Proszę pani? Tak. A Wiktor i Julka na grupie napisali, że nic nie słyszą. Mhm. Okej, okay, zobaczcie teraz. A teraz już jest normalnie. Teraz już można wejść w Jamboarda? Tak, można wejść. Dobrze. Można. Okej, okay, no to świetnie. I miejcie sobie proszę otwarty ten wiersz, bo będzie on później potrzebny. Na pierwszej stronie Jamboarda macie wklejony sam tekst, na drugiej grafikę, która nam będzie później potrzebna. A ja oprócz tego jeszcze na chwilę teraz udostępnię ekran, gdyby ktoś wolał patrzeć na multibooka. Więc jeżeli chcecie, to możecie na chwilę sobie przejść do Jitsi. Czy widać mój ekran? Widać. Dzięki zastosowaniu różnych narzędzi cyfrowych, takich jak Nearpod, Jamboard, Multibook, uczniowie cały czas utrzymują uwagę na temacie zajęć. Dobrze. I tutaj mamy ten wiersz. Jest to wiersz Danuty Wawiłow pod tytułem Latem. I włączę teraz recytację jego, więc posłuchajmy chwilę. Danuta Wawiłow, Latem. Leżę sobie w parku na trawie. Leżę sobie w mieście Warszawie. Ważka mi usiadła na dłoni. Dzwonią gdzieś nad Wisłą tramwaje. Leci w górze biały szybowiec. Widzi różne miasta i kraje. W trawie są biedronki i mlecze. Leżę sobie w Polsce. Na świecie. Leżę pod drzewami wielkimi. Leżę pod chmurami wielkimi. Mały, jak maleńkie ziarenko na planecie mojej na ziemi. Na planecie mojej na ziemi płynę pośród gwiezdnej przestrzeni. Czy było słychać? Tak, było słychać. Okej. Okay. Tutaj w podręczniku, jeżeli ktoś patrzy na mój ekran, obok tego wiersza przez autorów podręcznika została zamieszczona ilustracja. Tylko przypominam o tym, że to jest zamieszczona ilustracja właśnie przez autorów, która jakby nie jest częścią wiersza, tak? Mamy w naszym podręczniku wiele ilustracji, które jakoś autorom się skojarzyły z tymi wierszami, ale jeżeli omawiamy sobie wiersz, to nie sugerujemy się ilustracją, tylko i wyłącznie pracujemy na tekście, ok? Myślę, że to jest jasne. Rzućcie sobie okiem jeszcze raz na ten wiersz, a ja już w tej chwili wyłączę udostępnianie ekranu i chciałabym, żebyśmy wrócili z powrotem do naszego Nearpoda i przejdę w tej chwili do kolejnego slajdu. I teraz moje pytanie do Was jest takie. Co wiemy o podmiocie lirycznym w tym wierszu? A pytania pomocnicze są takie. Kim jest? Jakiej jest płci? W jakim wieku? Czy się ujawnia? W jakiej znajduje się sytuacji? Więc bardzo proszę, przeczytajcie sobie jeszcze raz po cichu, każdy sam, na Jamboardzie ten wiersz.
I zastanówcie się. Postarajcie się odpowiedzieć na te pytania, jeżeli niekoniecznie na wszystkie, to chociaż na jakie. Czyli czego możemy się dowiedzieć o podmiocie lirycznym? Czy ktoś z Was mógłby przypomnieć i powiedzieć wszystkim, kto to w ogóle jest ten podmiot liryczny w wierszu? Ktoś tutaj się zgłasza, ale ja nie widzę. Czy mógłby się ktoś odezwać? To jest osoba mówiąca wierszu? Świetnie, oczywiście, świetnie, Julia. To jest osoba mówiąca wierszu. Więc daję Wam teraz takie 3 minutki, powiedzmy, na to zadanie. Napiszcie proszę to, co uważacie. Nie ma żadnych złych odpowiedzi. Jesteście też anonimowo. Dzięki temu, że uczniowie nie widzą swoich odpowiedzi nawzajem, czują się anonimowi. Są bardziej skłonni ryzykować, popełniać błędy. Przypomnę jeszcze tylko też, że podmiot liryczny to nie jest to samo, co autor. Jakiekolwiek informacje, które uda Wam się z tego wiersza wyczytać, tak? Kto to jest, jakiej jest płci, może jakiej narodowości, czy wiemy w jakim jest wieku, a jeżeli nie wiemy, to czy możemy przypuszczać, w jakim jest wieku, albo jakiej narodowości, albo jakiej płci. Już pojawiają się pierwsze odpowiedzi. Okej. Poczekam jeszcze na resztę, zanim zacznę udostępniać. Dostałam już odpowiedź Stasia, Julki Eł i Zuzi. Ciekawe. O, i Krystiana też. Już prawie połowa z Was napisała, więc czekam jeszcze na kolejne odpowiedzi. W czasie, gdy uczniowie pracują w różnym tempie, prowadząca może przeglądać odpowiedzi uczniów, którzy szybciej skończyli aktywność. Cisza. Julka Eł, świetnie. Ktoś napisał tutaj, że to jest dziecko. Czy wiemy, czy to jest dziecko? Zajrzyjcie jeszcze do tekstu. Znaczy, można tak przypuszczać, ale nie. Okej. No dobrze, a powiedzcie mi, jakiej jest płci osoba mówiąca wierszu? Jak myślicie? Czy możemy postawić hipotezę jakąś? O, tutaj ktoś napisał, że jest człowiekiem, mężczyzną, Polakiem. Skąd wiemy, że jest mężczyzną? Ktoś inny napisał też, że to jest chłopiec. Na jakiej podstawie tak myślicie? Jestem ciekawa. Czy ktoś... No to mamy odpowiedzieć? Tak. Znaczy, ja to wyłapałam tak, bo w tekście tam jest takie coś jak leży pod chmurami wielkimi, mały jak maleńkie ziarenko, czyli to nie jest dziewczyna, bo była mała, a nie mały. No świetnie, Julia, właśnie o to mi chodziło. Tam w tekście mamy jedną podpowiedź, faktycznie, tak. Leży pod drzewami wielkimi, leży pod chmurami wielkimi, mały jak maleńkie ziarenko. I po tym możemy się, sugerować, że jest to ktoś płci męskiej. A czy znamy wiek tej osoby? Znaczy, według mnie to można przypuszczać albo, że to jest dorosły mężczyzna, albo, że chłopiec, bo tam jest... że mały jak maleńkie ziarenko, że chmury są wielkie, on jest mały, więc albo chłopiec taki mały, albo mężczyzna, nie wiem, tak on sobie wyobraża, że chmury są wielkie,
on jest mały, czy że jest małym chłopcem. No właśnie, to też możemy interpretować w sposób. Dzięki Ci, Julia, za ten komentarz. A ja zacznę Wam pokazywać Wasze odpowiedzi. Czy pojawiają Wam się one teraz na ekranie? Tak. Okej. Okay. Człowiekiem, mężczyzną, Polakiem, to już czytałam. O podmiocie lirycznym wiemy bardzo mało. Wiek i płeć są nieznane. Faktycznie wiemy bardzo mało. Wieku nie znamy. Płeć możemy się domyślać, że jest to chłopiec, już powiedzieliśmy. Tutaj mamy fajną odpowiedź, że jest osoba, która leży w parku na trawie. Jest to mężczyzna lub chłopiec, nie znamy wieku. Wiemy, że osoba jest w Polsce, dokładniej w Warszawie. Zobaczcie, ile już informacji jesteśmy w stanie wyciągnąć na temat tego podmiotu. Wiemy, że osoba leży w parku na trawie i opowiada o tym, co się dzieje teraz wokół niej. Mhm. Tu mamy też inną odpowiedź, że możemy przypuszczać, że jest on chłopakiem. Nie znamy wieku, nie ujawnia się, ale nie znamy jego sytuacji. Jest anonimowy. Ktoś tu również napisał, że znajduje się w parku w Warszawie, to wszystko się zgadza. Ktoś inny napisał, że może być chłopiec w wieku szkolnym. Może być, może jak najbardziej. Ktoś inny napisał, że jest to dziecko. Tutaj też ktoś napisał, że leży sobie w parku na trawie i rozmyśla o otaczającym go świecie. I teraz jakbyśmy sobie wrócili do początku naszej lekcji, kiedy pisaliście, o czym może być ten wiersz, to zobaczcie, że całkiem to się pokrywa jedno z drugim. Dobrze, chciałabym teraz przejść do kolejnej rzeczy. I teraz chciałabym, żebyście mówili, a nie pisali, gdzie znajduje się osoba mówiąca wierszu. Już część z Was to napisała. Czy ktoś mógłby to powtórzyć? Ta osoba znajduje się w Polsce, a dokładnie w Warszawie. Dokładnie, wiemy to oczywiście z pierwszej strofy. Leży sobie w parku, na trawie sobie w mieście Warszawie, czyli nie tylko znamy kraj i miasto, ale też konkretnie większe detale, bo to jest park, bo to jest trawa. Mhm. I teraz chciałabym, żebyście spojrzeli na schemat w książce. Ci, co nie mają książki, to nie szkodzi, bo wkleiłam tutaj ten schemat. Zastanów się, jak z każdym wersem zmienia się perspektywa podmiotu lirycznego. Gdzie znajduje się osoba mówiąca? Tutaj mamy napisane, żeby przerysować, wy nie musicie tego przerysowywać i określić, kto wypowiada się w wierszu. I teraz spójrzcie proszę na ten schemat. Co tutaj mamy? Środkowe kółeczko, jest to trawa w parku. Kolejne, to nie jest kółko, tak? Zaraz mnie tutaj ktoś poprawi z matematyków, tak? Co to będzie za kształt? Elipsa? Chyba tak. Kolejna to jest Warszawa. I teraz mamy kilka znaków zapytania, a na końcu mamy gwiezdną przestrzeń. I jakbyście jeszcze raz spojrzeli sobie do tego wiersza, to jak tutaj ten schemat odnosi się do tego, co mamy w wierszu? Może ktoś ma jakiś pomysł? Ja mam pomysł. Tak. Znaczy, bo tam jak jest na końcu ta gwiezdna przestrzeń, to może chodzi o to, że w tym ostatnim wersie wierszu jest na planecie mojej na Ziemi płynę pośród gwiezdnej przestrzeni. Mm-hmm. Okej, okay. Świetnie. I teraz zobaczcie, jak się zmienia ta perspektywa tego podmiotu lirycznego. W pierwszej, ile w ogóle strof ma ten wiersz? No kochani, ile ma strof? Strof, czyli zwrotek, ile ma? Pięć. No pięć, świetnie Weronika. I w każdej strofie ta perspektywa troszeczkę nam się poszerza. Zobaczcie, w pierwszej strofie wiemy, że on leży w parku na trawie i wiemy, że jest w Warszawie. Jakaś tam się ważka pojawia, słyszymy gdzieś tam tramwaje nad Wisłą, wiemy już, że jesteśmy w Warszawie. Zwracamy uwagę na to, co się dzieje w górze. W górze leci biały szybowiec. I ten z tego szybowca można zobaczyć różne miasta i kraje. Potem znowu mamy Biedronki, Mlecze, no czyli gdzieś w tym parku na trawie, myślę, że łatwo można spotkać te Biedronki i Mlecze. Leży sobie w Polsce na świecie. A potem jeszcze w kolejnej strofie, w czwartej strofie mamy, że pod chmurami, pod drzewami, jak maleńkie ziarenko na planecie. A w ostatniej strofie już jest mowa o gwiezdnej przestrzeni, czyli kosmosie.
Jak w takim razie zmienia się ta perspektywa podmiotu lirycznego? Że jest coraz dalej? Tak jest, jest coraz dalej. Gdybyśmy sobie pomyśleli o tym, jak sobie pewnie nieraz leżeliście gdzieś tam w parku na trawie, czy na jakimś kocu, czy na pikniku, no to każda mrówka, czy ważka, czy biedronka w porównaniu do nas wydają nam się jakie? Małe. Bardzo malutkie. A jak spojrzymy na niebo i zobaczymy samolot, czy ten szybowiec, to jacy my jesteśmy w stosunku do tego szybowca? Mali. No my jesteśmy mali, tak? A ta mrówka, czy ważka, czy biedronka jest dla nas bardzo malutka. Czyli w zależności od tego, jaką będziemy mieli perspektywę, to rzeczy nam się wydają różne. W zależności od tego, gdzie się znajdujemy, rzeczy nam się wydają albo małe, albo duże. I teraz zadam jeszcze raz to pytanie, jak się zmienia ta perspektywa tego podmiotu? Najpierw jest, zobaczcie, na trawie w parku. Potem dostrzega to i mówi o tym, że już jest w Warszawie, czyli mamy coraz szerszą perspektywę. W kolejnej strofie co byśmy mogli tutaj uzupełnić? Że oprócz tego, że jest w Warszawie, jaka będzie jeszcze szersza perspektywa? Gdzie on się znajduje? To jest na świecie. A zanim na świecie, to jeszcze gdzie? W Polsce. W Polsce, świetnie, tam było, leży sobie w Polsce. Potem kolejna dopiero by była na świecie, tak? Bo Polska jest częścią świata. A tutaj jeszcze kolejna, ale przed kosmosem? Że jest na planecie. Na planecie, na Ziemi, jasne. No świetnie sobie z tym poradziliście. Przejdźmy dalej. I teraz uwaga, zanim zacznę kolejną aktywność, od razu powiem, że będziecie mieli na nią jedną minutkę, więc trzeba będzie się streszczać. 3, 2, 1. Pora na przypomnienie. Biały szybowiec, różne miasta, drzewami wielkimi. Jaki to środek stylistyczny? Przykład aktywności z limitem czasowym. Aktywność nazywa się poll, czyli sondaż. Tu ustawiono jedną minutę. Uczniowie głosują. Prowadząca obserwuje, co zaznaczają poszczególni uczniowie na środku ekranu i jak rozkładają się głosy procentowo po lewej stronie. Poproszę o głosowanie. Pół minuty. Jasiu, Klaudia K., Amelia, Julia L., wy macie prawidłowe odpowiedzi, brawo. Dziesięć sekund. Trzy, dwa, jeden. No i powiem Wam, że troszkę nie tego się spodziewałam, biorąc pod uwagę, że to już jest powtórzenie, któryś raz omawiamy sobie środki stylistyczne. Żeby pokazać uczniom, jak procentowo rozkładają się odpowiedzi, należy nacisnąć share w kółku po lewej stronie. Pokazałam Wam teraz odpowiedzi. Większość z Was, ale no taka większość, no najwięcej procent zdobyła odpowiedź C, czyli epitet. I uwaga, to jest prawidłowa odpowiedź. 15, niecałe 16% mieliśmy dla anafory, 16% dla przenośni i 16% dla porównania. I kilka osób nie odpowiedziało. Więc ci, co zaznaczyli epitet, mieli rację. Czy ktoś umiałby przypomnieć, co to jest epitet? Rzeczownik w zdaniu? Prawie. No to jest określenie rzeczownika w tekście literackim? Tak jest, określenie rzeczownika. Czyli jaki szybowiec? Biały. Jakie miasta? Różne. Jakimi drzewami? Wielkimi. Co robią nam epitety w tekście? Co one nam dają? Te wszystkie przymiotniki, które tam się pojawiają. Określenie? Określają, czyli no wzbogacają tekst. Bo gdybyśmy ich nie mieli, to byłby bardziej ubogi, a dzięki temu możemy sobie pewne rzeczy lepiej wyobrazić. Bo gdybyśmy wiedzieli, że szybowiec miasta czy drzewa, no to by było trochę mało, ale że wiemy, że szybowiec jest biały, a miasta są różne, a drzewa są wielkie.
Okej, okay, przechodzimy do kolejnego zadania i teraz będziecie mieli na to zadanie 3 minuty. Zaczynamy. 3, 2, 1, start. Wyszukaj w tekście porównanie i od razu powiem, że to porównanie jest jedno. Zapisz przykład, który odnalazłeś lub odnalazłaś. Przypominam, że tekst macie w Jamboardzie, czy ci, którzy nie mają podręcznika w domu. Szukacie porównania. Przed chwilą mieliśmy epitet, a teraz szukamy porównania. Już mam pierwsze odpowiedzi. Olivier S. Brawo. Amelia, brawo. Julia, brawo. Zuzia, brawo. Jasiu, brawo. Weronika, ok, z tym, że ta druga część, ta pierwsza jest niepotrzebna. Zosia, brawo. Marcel, brawo. Julia, brawo. No, widzę, że sobie świetnie radzicie. Już ponad połowę napisała, zostało nam niecałe 1,5 minutki, więc poproszę resztę, żeby też postarała się jeszcze poszukać. Krystian, napisałeś, że nie wiesz. Krystian, dam Ci podpowiedź. Poszukaj w 4. strofie. Pół minutki. Koniec. Prawidłowa odpowiedź to oczywiście mały jak maleńkie ziarenko. Co to jest porównanie, kochani? No, że zestawienie jednego słowa z drugim. Aha, zestawienie jakichś dwóch cech ze sobą. Jakie słowa przeważnie się pojawiają w porównaniu? To szybki jak gepard, mądry jak sowa. Tak, ale no właśnie, jakie słowo jest tym łącznikiem, które przeważnie się pojawia w środku? Jak? Niby niczym też może być. No dobrze, przypomnieliśmy sobie, czym jest porównanie. Przechodzimy do kolejnego zadania. Bardzo proszę, żebyście uzupełnili tekst. Myślę, że to będzie prościzna, bo to jest powtórka z klas poprzednich. Aktywność fill in the blanks polega na uzupełnieniu przygotowanego wcześniej przez prowadzącą tekstu. Na ekranie widać wyniki uczniów. Aby mieć podgląd do odpowiedzi, należy kliknąć View Answers. Prowadząca ma podgląd do prawidłowo uzupełnionego tekstu. Stasiu, ale migiem Ci to poszło. Brawo, 5/5. Zuzia, Zosia, Marcel, Igor, Krystian. Mikusiem idziecie. Już prawie wszyscy. No wszyscy macie świetnie to zadanie, więc prościzna dla Was, widzę, bułka z masłem. Jeszcze nie widzę Julii, Oliwiera,
Wiktora B i Klaudii K odpowiedzi, a resztę już widzę. Może za chwilę wskoczą. No świetnie sobie poradziliście. Odpowiedzi są oczywiście takie. Warszawa to nazwa miasta, Wisła to nazwa rzeki, Polska to nazwa kraju, a Ziemia to nazwa planety. Wszystkie powyższe nazwy zapisujemy jaką literą? Wielką. Wielką? Tak jest, oczywiście. Przechodzimy do kolejnego szybkiego zadanka. Macie połączyć pary. Mamy tutaj podane środki stylistyczne i mamy podane przykłady. Bardzo proszę, żebyście dopasowali przykład do środka stylistycznego. Aktywność nazywa się Matching Pairs. Prowadząca widzi wyniki uczniów. Aby mieć podgląd do dopasowanki, należy kliknąć View Pairs. Przy pierwszej próbie widzę, że się udało kilkorgu z Was. Amelia między innymi, Weronika, Paweł, Zuzia, Zosia, Julia, Eł, Igor, Krystian. Na ekranie widać wyniki uczniów, ale też ilość prób prowadzących do rozwiązania zadania. Czy możemy już czytać prawidłowe odpowiedzi? Tak. Tak. Dobrze. Zabłąkany przechodzień. Gdzie tutaj, co to będzie za środek stylistyczny? Epitet? Epitet, no jasne, bo określenie, jaki zabłąkany. Spadł jak grom z jasnego nieba. Co to będzie? Porównanie. Porównanie? Oczywiście, bo mamy słówko jak. Porównujemy dwie rzeczy. I zasnęła pod kołdrą łez. Przenośnia, czyli inaczej metafora. Świetnie. Kochani, już zbliżamy się do końca tej lekcji. Poproszę Was teraz, żebyście napisali coś. Będziecie mieli na to 3 minutki. Zastanów się i napisz, kim jesteś, Polakiem czy Europejczykiem. Uzasadnij swoje zdanie. Więc macie 3 minuty na zapisanie. Oczywiście w kontekście naszego wiersza, gdzie mieliśmy w podmiocie lirycznym, który jest w parku, na trawie, w Warszawie, w kraju, w Polsce, na świecie, na ziemi i w kosmosie. I Was proszę o to, żebyście się zastanowili i napisali, jak Wy się czujecie. Czy Polakiem, czy Polką, czy Europejczykiem, czy Europejką. I uzasadnić proszę swoje zdania. Nie przeszkadzam, a Wy piszcie. Anonimowość motywuje uczniów do podzielenia się swoimi przemyśleniami. Prowadząca na tym etapie może prosić ucznia o edytację, uzupełnienie odpowiedzi, na przykład poprawę błędu ortograficznego, dodanie przecinka i tym podobne. Pamiętajcie proszę o interpunkcji. O przecinkach też pamiętajcie proszę. Pamiętajcie o tej wielkiej literze, o której przed chwilą mówiliśmy. Nazwy nie tylko mieszkańców krajów, ale także kontynentów.
Super, że piszecie właśnie Polka czy Polak, Europejczyk, Europejka wielkimi literami. Krystian, jakbyś tam poprawił jedno słówko z wielkiej litery, żeby było. Minutka ostatnia. Paweł, jakbyś dodał kropkę na końcu. Julka też, jakbyś dodała kropeczkę na końcu. 20 sekund. Okej, dziękuję Wam bardzo. Chciałabym Wam pokazać kilka ciekawych odpowiedzi. Spójrzcie, jestem Polką, bo mieszkam i urodziłam się w Polsce, ale jestem też Europejką, ponieważ Polska leży w Europie. W ogóle niektórzy z Was pisali albo Polką czy Polakiem, albo Europejką czy Europejczykiem, a niektórzy pisali, że tym i tym. I to też jest okej. Tym i tym, ponieważ Polska to kraj, który leży w Europie. Taka też była odpowiedź. Myślę, że jestem Polakiem, ponieważ mieszkam w Polsce. Również jestem Europejczykiem, ponieważ Polska znajduje się w Europie. Moim zdaniem jestem i Polką, i Europejką, ponieważ w Polsce się urodziłam, jestem obywatelką i Polska należy do Europy, więc moim zdaniem jestem i Polką, i Europejką. Tutaj ktoś napisał, że jestem Polakiem, ponieważ mieszkam tu od urodzenia i tutaj się wychowuję oraz moi rodzice są Polakami. Czuję się Polakiem, ponieważ mówię po polsku. Jestem Europejką, ponieważ Polska leży w Europie. Jestem Polką, ponieważ mieszkam w Polsce. Czyli też tutaj mamy tu i tu. Tutaj mamy natomiast, że Europejczykiem jest każda osoba pochodząca z Europy. Mhm. Tutaj ktoś pisze, że Polakiem, ponieważ urodziłem się w Polsce. Dużo tych różnych mamy odpowiedzi. Jestem Polką, bo mówię po polsku i mieszkam w Polsce. Mamy też odpowiedź, że jestem zarówno Polakiem, jednocześnie Europejczykiem. Urodziłem się w Polsce, która należy do Europy. Nasz kraj należy do Unii Europejskiej, która jest dużą częścią tego kontynentu. Jestem częścią tej wspólnoty. No piękne odpowiedzi, kochanie. Kochani, czy bycie Polakiem i Europejczykiem albo Polką i Europejką wyklucza się wzajemnie? Powtórzy Pani. Czy bycie Polką i Europejką, albo Polakiem i Europejczykiem się wyklucza? Czy możemy być... Nie. No jasne, że możemy być i możemy się czuć tym i tym. No dobrze, zbliżamy się już naprawdę do końca naszej lekcji, więc chciałabym, żebyście na koniec tej lekcji udzielili mi informacji zwrotnej. Bardzo proszę, żebyście na tablicy zapisali jedną z odpowiedzi, nie muszą być wszystkie. Albo co zapamiętałem, zapamiętałam, albo co było nowe, albo co było trudne, albo czy spełniłam kryteria sukcesu. Bardzo proszę o przyklejanie karteczek do naszej wirtualnej tablicy. Aktywność Collaborate Board to dobry sposób na uzyskanie informacji zwrotnej dla prowadzącej lekcję. Proszę Pani. Tak. A z tym, co piszę, co dzisiaj zapamiętałam, zapamiętałem, to wtedy mamy napisać, że co z tej lekcji zapamiętamy? Tak, oczywiście. Co Ci najbardziej utkwiło w pamięci? Albo czego się nauczyłaś? Albo co było nowe, albo inaczej, co było trudne? Albo czego nie rozumiecie, jeżeli są takie rzeczy? To ma być informacja zwrotna dla mnie, żebym ja wiedziała, co wynieśliście z tej lekcji. Przypomnę tylko, zanim napiszecie kryteria sukcesu, jakie mieliśmy do dzisiejszej lekcji. Przy okazji tej aktywności prowadząca odwołuje się do NaCoBezu. Dzięki temu uczniowie mogą sami zweryfikować, czy spełnili kryteria sukcesu lekcji. Czyli to, co powinniście umieć i znać po tej lekcji. Po pierwsze to było, znam środki stylistyczne, czyli epitet, przenośnie i porównanie. Po drugie, wskazuję je w tekście. A po trzecie, charakteryzuję, czyli mówiąc inaczej, opisuję podmiot liryczny. Czy te kryteria sukcesu udało Wam się dzisiaj spełnić?
Możecie oczywiście jak zwykle przyklejać więcej karteczek. Czekam na Wasze odpowiedzi. Nie wstydźcie się też tego, co było trudne. Różne odpowiedzi się pojawiają. Chyba spełniłam kryteria sukcesu. Zapamiętam, co to epitet, przenośna, porównanie. Wiem, co to epitet i przenośna. Zapamiętam, jak wyrażać swoje emocje i uczucia. Raczej spełniłam kryteria sukcesu. Większość z Was pisze, że raczej spełniła. Zapamiętałam, czym jest epitet, metafora, porównanie. Przypomniałem sobie, co to jest. Czy ktoś jeszcze pisze jakąś karteczkę? Czy za kimś jeszcze poczekać? Nikt się nie odzywa. To ja w takim razie dziękuję Wam za uwagę, dziękuję za udział w lekcji, dziękuję za informację zwrotną. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i co? Do zobaczenia w takim razie na kolejnej lekcji.